Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu wrappingowym. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak okleić lusterko folią PPF zabezpieczającą w mini Cooperze, co nie jest łatwym zadaniem, także oglądajcie do końca. Na szybko z rzeczy, które będą mi potrzebne. Na pewno będzie to nożyk. Lusterko będzie oklejane z brytu, więc bryty wcześniej sobie przygotowałem. I tak jak widzicie, będą trzy bryty, także lusterko będzie łączone, ponieważ ono jest bardzo obłe, a chcemy jak największą powierzchnię tego lusterka przykryć bezbarwną folią ochronną. Także wymyśliliśmy, zrobiliśmy próbę wcześniej. No, najbezpieczniej i najrozsądniej jest to zrobić z trzech elementów, po prostu z łączeniem na krawędziach fabrycznych. Dodatkowo mikrofibra, płyn do odtłuszczania, żel, na który będziemy te bryty przyklejali, bo tutaj będziemy działali tylko żelem, tak żeby ta folia od razu nam chwyciła, ponieważ od razu wszystkie bryty będziemy odcinali. Dodatkowo rakielki do wyprowadzania żelu spod folii, no i tasiemka, która nam ułatwi docięcie równiutkiej linii. Dlaczego mam te rzeczy na masce? Bo ta maska już jest zabezpieczona, więc spokojnie mogę sobie takie elementy tutaj położyć i nic się z tym nie stanie. Zaczynamy od odtłuszczenia lusterka. Surface cleaner na mikrofibrę, troszkę na lusterko. Odkładamy dokładnie, całą powierzchnię doczyszczamy, łącznie z tą powierzchnią tutaj z tyłu. Pamiętajcie, że lusterko też możecie sobie obrócić w jedną lub w drugą stronę, tak żeby było Wam wygodniej je oklejać. Tutaj nic się z nim nie stanie. Na razie skupimy się na części górnej i tutaj po fabrycznej krawędzi będziemy to lusterko oklejali. Odcinamy po fabrycznej krawędzi, potem drugi pasek jest tutaj, no i cały spód, który jest dosyć spory, na sam koniec. Bardzo ważne są też krawędzie, tutaj przy których będziemy odcinali, te krawędzie zewnętrzne, więc tutaj też dokładnie musicie odtłuścić, no bo folia tutaj będzie odcinana, więc fajnie jakby się nam trzymała. Wszystkie krawędzie tutaj, które mamy od spodu, tak żeby potem przetrzeć sobie tylko lusterko, ściągnąć żel i zacząć oklejać. Mikrofibra zostawiła nam lekkie pyłki, więc IPA z wodą i ściągaczką ściągamy sobie dokładnie całą wodę, tak żeby pozbyć się wszystkich pyłków. Dotąd nam wystarczy, bo na razie tą częścią się zajmujemy. No i od razu bierzemy sobie pierwszy bryt folii. Odklejamy liner, od razu szybciutko dajemy żel, żeby folia nam nie złapała żadnych pyłków. I tego żelu tutaj nie żałujcie. Na pianoblekach im więcej żelu, tym lepiej. On musi być tak gęsto, to wtedy też nie ma żadnych pęcherzy powietrza i miejsc, które nam się zatrzymają. Zobaczcie, żel ma taką właściwość, że już delikatnie mi się ta folia przykleja, więc będzie mi dużo łatwiej samemu ją ustawić sobie na lusterku, a muszę ją tutaj rozciągnąć troszeczkę wzdłuż elementu, żeby tych wszystkich nadmiarów się pozbyć. Woda z IPą do poślizgu, bierzemy rakielkę i pierwsza krawędź jest tutaj, więc blokujemy sobie na końcu i teraz wzdłuż lusterka będziemy sobie te folie rozciągali. Zobaczcie. Dzięki temu ona nam fajnie siadła tutaj na wszystkie krawędzie. Tu sobie poprawimy i zaraz pod tą krawędzią będziemy odcinali. Więc wszystko sobie wyraklowuję. Dokładnie, raz przy razie, żeby nie zrobić żadnych mijanek. Ok, teraz sobie przykleimy tasiemkę, od której odetniemy tą krawędź, więc musimy sobie folię osuszyć, żeby ta tasiemka nam się przykleiła. Staramy się równą linię przykleić, tak, żeby ukryć łączenie folii właśnie na tym przetłoczeniu. To jest od razu patent na to, żeby tą linię zrobić jak najbardziej prostą, no bo od ręki byłoby to ciężkie. Bierzemy nożyk i docinamy. Odrywamy sobie folię. Ten nadmiar, który nam został, to nam nie będzie już potrzebne. Tylko ostrożnie, zawsze na zewnątrz, nie do elementu. Ok. No i tasiemkę też możemy zerwać. Bardzo często są też komentarze, że tniemy nożykiem po lakierze. Posłuchajcie tego dźwięku. Ten dźwięk mówi nam o tym, że my folię nacinamy, a nie przecinamy do końca. Więc ona tak naprawdę potem, zobaczcie, ona tutaj odkleja się w całości, więc musimy ją delikatnie rozerwać
i ona będzie po tym naszym nacięciu po prostu się rozrywała, dzięki czemu nie przetniemy lakieru. Pierwszy bryt za nami, zabieramy się za drugi. Tutaj całą czynność musimy powtórzyć, czyli znowu ściągamy wodę z IPO, żeby wszystkie pyłki zdjąć z lusterka, czyli dokładnie raz przy razie, tym razem element drugi do drugiego przetłoczenia. Tutaj jest taki dosyć dziwny kształt, dzięki czemu będę mógł po prostu go zawinąć sobie dookoła lusterka i wszędzie będę miał nadmiary folii. Żel na folię, żel na lusterko i lecimy dalej. Następnie przykładamy sobie folię i patrzymy, czy wszędzie zajdzie nam za krawędzie, które nas interesują. Jeżeli tutaj jest ok. Tu troszeczkę ją będziemy musieli na tym zakręcie rozciągnąć. No i tutaj już też będziemy mieli materiał. Więc tak, woda do poślizgu i zaczynamy od tylnej ścianki. Delikatnie naciągamy ją w tę stronę, na płasko i wyraklowujemy do tego momentu. Następnie bierzemy nasz bryt folii i rozciągamy wzdłuż lusterka. Blokujemy sobie na końcu, żeby nam folia nie puściła. Patrzymy, czy wszędzie tutaj folia zachodzi na naszą krawędź, która nas interesuje. To całość wyraklowujemy. Następnie docinamy dół od tasiemki, którą już sobie położyliśmy. No i na koniec zajmiemy się tą krawędzią górną, najtrudniejszą, bo nie za bardzo ją widać. Więc albo sobie podświetlimy, albo drugą tasiemkę damy, jeszcze zobaczymy. Najlepiej ta krawędź jest widoczna w momencie, kiedy ta folia po prostu sobie wyschnie. I wtedy możemy sobie śmiało dociąć, bo jest takie białe pole, dzięki czemu widzimy, do którego momentu możemy to dociąć. Osuszamy sobie całość, sprawdzamy, czy wszędzie nam folia dobrze siedzi, czy krawędź jest ładnie docięta, dociskamy ją, jak gdzieś są jeszcze jakieś malutkie pęcherzyki naszego żelu, to możemy to wycisnąć, ale wygląda to bardzo fajnie, więc została nam ostatnia, czyli najtrudniejsza część, ta od spodu. No i mamy część trzecią, chyba najbardziej wymagającą, bo tutaj jest bardzo niewygodnie, dodatkowo to lusterko no jest zaoblone, zaokrąglone, na pewno będzie tutaj dużo nadmiarów, które będziemy musieli wyciągnąć na zewnątrz, tak żeby te wszystkie nadmiary pogubić. Nie wiem, jak się ułoży folia. Wcześniej sobie zrobiłem formatkę, tak mniej więcej o takim kształcie, która powinna nam wystarczyć na ten element, tak żeby te wszystkie wstępne nadmiary nam schować. Tu ona ładnie nam się powinna ułożyć, a jak będzie w praktyce, to tego nie wiem, bo dopiero to się okaże zazwyczaj, jak położymy folię na element. Tak więc IPA, ściągamy wszystkie pyłki, no i zarzucamy materiał i zobaczymy, co się wydarzy. Mamy formatkę wstępnie przyłożoną. Sprawdzam, jak się układa. Tutaj starałem się jak najbliżej
szczeliny dać folię, żeby nie prężyła mi w tym miejscu. Tył wygląda tutaj obiecująco, więc od razu go sobie zarakluję i będę wyprowadzał folię tutaj na zewnątrz lusterka. Lecimy sobie takimi malutkimi kroczkami, żeby nam tutaj wszędzie folii wystarczyło. Żeby jej za bardzo też nie przeciągnąć, bo nasza formatka wtedy się rozciągnie i może nam gdzieś zabraknąć folii. Także powoli sobie tutaj naciągam. Już jestem coraz dalej. Tutaj mam praktycznie już złapaną końcówkę. Zostanie mi wyprowadzenie tego elementu. Tu sobie już doraklujemy troszeczkę i złapiemy tą końcówkę, bo tu już jest koniec lusterka tak naprawdę w tym miejscu. No i teraz finalne końcowe rozciągnięcie materiału, tak żeby przykryć całe światło lusterka. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę, więc stąd bym musiał jeszcze zabrać. Jeszcze troszkę. Jakoś tak. W tę stronę. A to wyprowadzić do góry. I tutaj sobie złapię. Górę już sobie zablokuję do tego miejsca. To sobie podniosę. Wyprowadzę całość do góry. Także to już mam element tak naprawdę skończony. I będzie do odcięcia w tym miejscu, zaraz przy krawędzi. No i został mi ten dół. Troszeczkę go jestem w stanie jeszcze sobie rozprężyć, bo tutaj delikatne naprężenie materiału mam, więc sobie go rozetnę. I przykryję do narożnika. No jesteśmy za krawędziami. Pozostało wszystko odciąć, ale najpierw troszeczkę to przygrzeję, tak żeby całość mi siadła, żeby się dokleiła porządnie do tego lusterka, ponieważ tutaj folia jest dosyć mocno naprężona. No i dopiero po wyschnięciu będę to odcinał. Słuchajcie, lusterko podgrzałem, delikatnie wyschło, dokleiło się do krawędzi. Tak jak widzicie, tutaj powstała taka biała linia, bo już tam nie ma żelu, on już wysechł, dzięki czemu też łatwiej będzie nam dociąć tą krawędź i oderwać ten nadmiar. Docinamy przy krawędzi dookoła i lustereczko będziemy mieli gotowe. Więc wycieramy lusterko, sprawdzamy kontrolnie, czy wszystko jest ok przy wydaniu auta. Robimy to ponownie, czy każda krawędź siedzi, czy żadna się nie cofnęła. I mamy lusterko gotowe. Mamy sukces, lusterko jest w pełni zabezpieczone, każdy milimetr kwadratowy, więc sztosik. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie suba na kanale. Jeżeli chcecie więcej takich treści, wchodźcie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. Ja Was zapraszam na sklep wrapster.pl, gdzie dostaniecie narzędzia do montażu bezbarwnych folii ochronnych oraz bezbarwne folie ochronne, a także na nasze szkolenia, które prowadzimy przez cały rok. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć!